Ja mam swą szufladę zamkniętą na klucz, gdzie prócz mnie nie zagląda nikt. Że ja jestem we Francji dwa razy dłużej niż żyłam w Polsce. Tak. Więc to naprawdę, nie wiem jak inni, ale to jest cud, że ja tak mało wtrącam francuskich słów, ale jak chciałam powiedzieć, że po polsku jednak są słowa, które zapomniałam, które dla mnie jakoś straciły wartość, znaczenie, a po francusku ja się nie nauczyłam jeszcze. Poza tym muszą być słowa, ja już zauważyłem, jak panią zrazило słowo wydruk. A nie, nowotwory językowe są dla mnie koszmarne zupełnie. Brzydkie, brzydkie, brzydkie. To jest jedyne określenie. Mogę panu powiedzieć, jak mówią we Francji Polacy, jak określają, ja do nich należę zresztą, że język polski, to będzie okropne słowo, schamiał. Pan jest młody i pan nie wie, ja wtedy musiałam być też siusiu majtek, ale taka była piosenka znana przed wojną. Chciałabym, a boję się, umiałabym, a boję się. Bardzo dobre znamia, oczywiście. Maria Mazelewska śpiewała ją. A, tak. Widzi pan, ja nawet nie wiem. Ja pani powiem, tak. Ale była taka piosenka. Chciałabym, a boję się. Czy rzeczywiście boję się? Czy to tylko tak pani sobie dla żartu zaśpiewała? O, no. Rzeczywiście boję się już teraz inaczej. Ale bałam się dosłownie paru łajdaków, którzy trochę przy żłobie stali. W moim kraju, tak? Łajdaków. Czy pan pozwoli, że ja panu w tym miejscu z lekka dam po głowie? Tak. Nie mam wyjścia, pozwolę. To nie jest tylko pana kraj. To jest mój też. Tak. Ja jestem Polką. I był tu, zrobię małą dygresję, był w kościele Palotynów wieczór znanego bardzo profesora, księdza, nazwiska jego nie pamiętam, oczywiście jak zwykle zapomniałam, ale bardzo znany i piszący zresztą często w Kulturze. I bardzo życzliwie on próbował mówić dobrze o Żydach i jakoś pogodzić katolików z Żydami. Tak. I przez cały czas on mówił, że Żydzi i Polacy, to Żydzi i Polacy, tamto Polacy i Żydzi, to i tak dalej. Skończył wieczór i w takich najczęściej, dość dużo, za każdym razem jest sporo ludzi, którzy idą przywitać, podziękować, pogratulować i tak dalej. Ja tego nigdy nie robię, nigdy, to jest też kłamstwo, powiedzmy bardzo, bardzo rzadko. Wzięłam odwagę w garści, poszłam na podium do tego pana księdza, czy jak to się nazywa, nie wiem jaką on ma tam rangę w duchowieństwie, i powiedziałam, że pozwolę sobie na jedno małe sprostowanie, dlatego że pan mnie obraził, czy ksiądz, już nie wiem, obraził mnie osobiście. Biedny pan zrobił wielkie oczy i przestał oddychać. Baba idzie do niego i co, czy ona będzie go bić, czy co, jak obraził ją, to straszne. Ja mówię, proszę pana, pan jest Polakiem wyznania katolickiego. Tak się mówi, czy chrześcijańskiego, ja już nawet nie wiem. No tak, wyznania katolickiego. Katolickiego. Ja jestem Polką wyznania mojżeszowego. Czyli jeżeli pan chce mówić o Żydach i Polakach, to trzeba mówić o Żydach i katolikach. A Polakami wszyscy jesteśmy. Ja mówię po polsku i pan mówi po polsku. Ja jestem takiego wyznania, pan jest innego. Nie widzę powodu, dla którego pan ma prawo do tego, żeby być wyłącznie Polakiem, a reszty trzeba się domyślać, a ja już mam prawo tylko być Żydówką. Nic więcej. Ja jestem Polką, urodzona w Polsce. Boże, jak on mnie przepraszał.
Pani ma 100% racji. Ja panią najserdeczniej przepraszam. Ja pani, pani obiecuję, że ja to naprawdę, to mi, pani mi wryła to teraz w pamięć. Ja tego więcej nigdy nie powtórzę. Więc proszę pana, od takich powiedzonych rodzą się tragedie i to tragedie światowe, historyczne i wiekowe. Trzeba usuwać, jeżeli można. Pomalutku i to się nie usuwa od razu na cały naród. Od jednej do drugiej osoby może za 100 lat przestaną mówić Polak i Żyd, tylko katolik i Żyd, albo Polak to Polak, sy tu? Tak. Proszę pana, Żyd to jest wyznanie, tak, a Polak to jest narodowość. A Żyd to jest wyznanie. Wyznanie, tak. Wyznanie. Czyli albo się mówi o wyznaniu, o jednych i wyznanie drugich. Mojżeszowe, Żyd. Wyznanie Mojżeszowe albo Żyd. Wyznanie Mojżeszowe brzmi ładniej, powiedzmy, jest szlachetniejsze. Tak, Żyd to już jest tak. W tym jakaś obelga, oczywiście. Jeżeli chodzi o polski język, powiedzmy. Tak, tak, Żyd tak. To jest już troszkę obelżywe. Jak ale szwab, no, jak tak i tak dalej. Wyznanie Mojżeszowe, d'accord. I katolik, chrześcijanin. Ale dać jednym tylko narodowość, a odebrać im drugim, którzy są tej samej narodowości, dając im tylko ich wyznanie, to jest obelga. Pani przyjazd do Polski. A propos mojego przyjazdu do Polski, słusznie. To była dygresja, interesująca. To była duża dygresja. Więc a propos mojego przyjazdu do Polski, to przed tą zmianą bałam się trochę, jak powiedziałam, pojechać, dlatego że za dużo tam mam wrogów. Typową rzeczą jest, że największym wrogiem potrafi być ktoś, komu się udowodniło jego kłamstwo, czy to, jego tak. łajdactwo, gdy mu się w oczy powiedziało to i to zrobiłem. Nigdy w życiu tak. nie zapomni. Człowiek, któremu wytknięto coś, czyli pokazano mu, że się wie, że się widzi go na wylot, to jest straszne. Więc ci ludzie, których w Polsce mogłam się bać, to byli ludzie, którym ja wytknęłam, naplułam w twarz prawdą, którą oni ukrywali. Proszę pana, to samo jest z plotką. Nie sposób jest, jeżeli się nie utnie tej plotki jednocześnie, wszędzie, o tej samej godzinie i na całym terenie, to ona będzie dalej szła. Nie, jedna weż zginie, dwie wszy zginą, ale będą dalej szły. To są wszy ludzkie. Jeśli tej dosadności, a w tej chwili jako przenośni użyję słowa wszy, czy pani się tego obawia w Polsce? Przy ewentualnej wizycie? Nie, więc ja się bałam, że, bo on wiedział dobrze, taki Wilczur, taki Szpilman, powiedzmy, który dobrze wiedział, ja go zresztą w książce dostatecznie. Niedostatecznie w moim pojęciu i niedostatecznie tego, co ja wiem. Bo ja tylko małą litość mną kierowała, bo to jest jednak zdolny muzyk. Ja, proszę pana, dużo więcej wiem. Bo, więc taki Szpilman daje panu dwa tylko nazwiska, jeden w prasie, drugi w artystycznych, prawda, kręgach i tak dalej. I takich paru było, na których naplułam, nie mówiąc już właśnie o tym całym w ogóle Prawo i Życie, redakcja. Tak sobie wyobrażam, że pożywka do tego artykułu to płynęła specjalną ścieżką, żeby... Ona była nakazana, no. Najprawdopodobniej w pewnych kołach. Tak. To oczywiście, że... Ale wykonawcą tego był ten Wilczur, podpisał się, tak? Ten łobuz, to zwierzę, to jest gnida, to jest wesz. To nie jest człowiek, to bez honoru, bez twarzy. Nie podpisuje się człowiek pod takim artykułem. Bo podpisał się, a potem redakcja odszczekała, pan ma to ten drugi artykuł, gdzie już bez podpisu, ale nie tylko, że się odszczekali, ale jeszcze podali dwa fakty, których ja już z kolei nie znałam, o ludziach, którzy mnie bronili tam na miejscu i którzy stanęli w mojej obronie, bo bałabym się. I prawdę mówiąc, gdybym pojechała do Polski, to nie chciałabym, żeby wiadomo było, że przyjechałam. Może już teraz, powiedzmy, komuniści już nie są groźnymi komunistami, bezpieka, która mnie torturowała, już nie jest tą bezpieką. Mimo wszystko ci ludzie przez zemstę osobistą mogą w jakiś sposób się na mnie zemścić. Spowodować jakieś kłopoty, niestety. Dlatego tego się można było bać, bo to są potencjalni wrogowie, którzy znają teren,
Ja już tego terenu nie znam od 40 lat, więc wszystko na to składa się, że ja mogłam mieć, ale przy mojej absolutnie anormalnej odwadze pojechałabym. Co mnie radosnego może spotkać w Polsce, nie wiem. Jak mówią Francuzi, jestem otwarta na przyjęcie wszystkiego, co radosne. Jestem zamknięta na przyjęcie, a jednak liczę się z tym, że mogę mieć właśnie przykrości z łobuzami, ze znanymi już mi i otwartymi łobuzami, gangsterzy absolutni. Więc, a to co ładne, jeżeli mnie spotka, tak, pani... otwieram ramiona i przyjmuję.